Satelity umieszcza się na różnych orbitach, średnich, niskich, biegunowych, geostacjonarnych, w zależności od ich przeznaczenia cywilnego lub wojskowego. Orbity wypełnione śmieciami są niebezpieczne. Przestrzeń kosmiczna ma inną charakterystykę niż tradycyjne obszary działań. Każdy szybki obiekt w kosmosie, nawet śrubka pędząca 20 tysięcy km na godzinę, jest pociskiem. Pod koniec lat 70. Donald J. Kessler z NASA uznał, że te śmieci od małych okruchów po duże pozostałości rakiet i sprzętu są bardzo niebezpieczne dla prowadzonych w kosmosie prac. Każda kolizja zwiększa wykładniczo liczbę niebezpiecznych pozostałości. To tak zwany syndrom Kesslera. Kosmiczne śmieci to pozostałości po naszych wyprawach. Elementy starych rakiet, śruby, nawet zgubione narzędzia. Bardzo różne rzeczy. Taki obiekt z łatwością przebije satelitę. Obiekt o średnicy 1 cm lecący z prędkością orbitalną ma taką energię jak wybuch granatu. Skutkiem takiego uderzenia jest awaria satelity bądź jego zniszczenie, a więc powstanie kolejnych groźnych szczątków. Choć znamy zagrożenie, kosmicznych śmieci przybywa. Także wskutek prób broni przeciwsatelitarnej. Przez długi czas w kosmosie liczyły się tylko ZSRR i USA. Lecz ostatnio, po zakończeniu zimnej wojny, dołączają inne potęgi gospodarcze, w szczególności Chiny i Indie. Wojny w kosmosie jeszcze nie było. Próbując sobie ją wyobrazić, należy się skupić na broni do niszczenia satelitów. Chiny, Rosja i Indie przeprowadziły próby fizycznego niszczenia lub unieszkodliwiania tego typu obiektów. Metody można podzielić na dwie klasy, tak zwaną miękką i twardą. Metoda twarda oznacza fizyczne zniszczenie obiektu, zwykle naprowadzaną na niego rakietą, która trafia bezpośrednio.